dziennikarze praktycznie nie mieli swojego cechu. Tak jak dawniej, każdy zawód, prawda, to były cechy, to piernikarze musieli być w cechu piekarzy. No i jak na to, że byli w cechu piekarzy, bardzo szybko zyskali sławę. Od 2 lat w przypadku piernikarstwa chłopiec podlegał całkowitej władzy mistrza. Urzędnika, którzy głównie zajmowali się sprowadzaniem przypraw, które były potrzebne toruńskim piernikarzom. Oni je sprowadzali na początku, wbrew pozorom toruńscy kupcy nie podróżowali aż do Indii, bo stamtąd pochodziły przyprawy. Bliżej, z reguły do XV wieku do Lwowa. Oczywiście była potrzebna mąka najlepszej jakości. Toruńskie ziemie chełmińskie słynęły właśnie z tego, że były żyzne. Dzięki temu mąki było pod dostatkiem. Oczywiście były też potrzebne pszczoły. Na szczęście tutaj również nie było problemu, ponieważ były hodowle pszczół, co pozwalało, prawda, połączyć te dwa składniki. No i kupcy, którzy sprowadzali przyprawy, można powiedzieć, dostarczali ten ostatni element układanki, który tworzył właśnie niesamowity piernik. Słowo piernik, z czym się Państwu kojarzy? Można powiedzieć, dzięki pieprzowi mamy nazwę, prawda, piernik i ona jak najbardziej funkcjonuje. Powinien być w każdym pierniku właśnie pieprz, żeby nadać tego pikantnego posmaku. Dzisiejsze pierniki są może już nie tak ostre jak dawniej, ale z przepisów, które jakby znamy i te nawet z XIX wieku, to tych przypraw było w cieście piernikowym dużo. To miał być wyrazisty smak, nie tylko słodki, bo oczywiście najpierw był miód, dodawano też go sporo, ale przypraw było dużo, żeby było pikantnie i żeby ten piernik nie tylko był słodki, ale też wytrawny. Żeby się nadawał na przykład jako lekarstwo, ponieważ kiedyś pierniki nawet sprzedawano w aptekach. Były bardzo dobre na dolegliwości trawienne. Tak, do kawy, do ciast, jest do herbaty nawet można dodawać. To raczej, żeby każdy mógł powąchać. Smaki na miejscu. Tutaj, zwiedzając tą wystawę, mamy okazję wszystkimi smakami, prawda, poznawać historię. Bo często przenosił na drewno i zaczynał dłubać w tym drewnie, prawda? Praca wymagała wielkiej precyzji i oczywiście talentu, bo bez tego nie powstawałyby formy. Dzisiaj mamy frezarki, tak jak wspomniałem wcześniej, i można to ułatwić, ale jednak ta forma zawsze będzie dużo Bartłomieja. Oczywiście córka miała na imię Katarzyna, prawda? Ten Bogumił niestety nie mógł poślubić córki mistrza Bartłomieja, ponieważ był zwykłym czeladnikiem. No i z tego powodu był bardzo smutny. Kiedy tylko miał czas wolny, spacerował w okolicznych lasach, gdzie rozmyślał o swojej ukochanej Katarzynie. Pewnego dnia tak spacerując, zobaczył, że w strumieniu topi się pszczoła. Pomógł tej pszczole wydostać się z wody, ona mu podziękowała, a temu wszystkiemu przyglądała się królowa pszczół, która widząc jego dobry uczynek, nagrodziła go. Dała mu miód i przyprawy i kazała dodać do ciasta. Tak zrobił, wrócił do piekarni, przygotował ciasto. Kiedy ciasto było już gotowe, stwierdził, że stworzy nowy kształt, który będzie symbolizował jego wielką miłość do Katarzyny. No i tak pomyślał i stworzył 2 serca, które połączył 2 obrączkami. I jak teraz Państwo popatrzą, to jak przyjrzymy się, tutaj mamy 1 serce, drugie serce jest do góry nogami, a żeby te serca nam się nie przewróciły, z jednej i z drugiej strony zostały połączone obrączkami. W ten sposób scalił te serca, no i one są oczywiście nierozerwalne, czyli ich miłość jest, prawda, trwała. Tutaj już mamy pokazany przerw. Tak jak przerwanie do rzemiosłów, to Rumy podupada, przenosi się do innych miast, ponieważ toruńskie pierniki pojawiają się też w innych miejscach. W Rągu, w Warszawie, na Dolnym Śląsku i tam rzemiosło dalej się rozwija, a w Toruniu powoli tworzą się fabryki. Również rywalizował z rodziną Weise i z Hermanem Tomasem, co jakby nie powodowało może targów, ale dzięki temu te pierniki były bardzo wysokiej jakości. W tym czasie te pierniki były naprawdę wysokiej jakości. No ale tak jak wspomniałem, ta największa fabryka na Weise od 1763 roku możemy mówić, że w Toruniu działają jako piernikarze, aż do II wojny pierników. Dzisiaj możemy zobaczyć już współczesne
sprzedawane przez fabrykę Kopernik, czy na przykład norymberskie, ponieważ oprócz toruńskich pierników takie najbardziej znane to są oczywiście norymberskie. Jest też wałek, no i oczywiście formy dobawek, a na ścianie widzimy formę z wieloma przedstawieniami, jest to forma do czekolady.